Po dożynkach gminnych przyszedł czas na powiatowe. Tegoroczne 14 dożynki powiatu ostrowieckiego odbyły się w niedzielę 7 września w Bałtowie. Rozpoczęły się przemarszem z wieńcami spod urzędu gminy do kościoła, gdzie została odprawiona msza święta. Po odprawieniu i poświęceniu wieńców delegacja przybyła tutaj na Okręglicę, na tą część oficjalną, gdzie razem tu wspólnie jesteśmy. Część oficjalną rozpoczęli gospodarze święta, starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga i wójt gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, odbierając od starostów dożynek chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów. Podczas oficjalnych wystąpień wyróżnieni rolnicy z powiatu ostrowieckiego otrzymali odznaczenia resortowe ministra rolnictwa. Został rozstrzygnięty również konkurs pięknej i bezpiecznej zagrody na etapie gminnym. Tu pan wójt wręczał 3 nagrody dla tych wszystkich nominowanych, jak również myśmy wręczali jako powiat 3 najlepsze piękne zagrody i to była zagroda z gminy Ćmielów, zagroda z gminy Bałtów i z gminy Waśni. Na scenie zaprezentowały się także zespoły ludowe, które ośpiewały dożynkowe wieńce. Każdy z prezentowanych wieńców powstaje przy dużym zaangażowaniu wielu osób. Praca przy wieńcu jest bardzo żmudna, dosyć trudna. Trzeba cierpliwości, trzeba sprawnych rączek. Zajęło gdzieś wyplatanie około tygodnia. Wiadomo, że trzeba zboże zebrać wcześniej, odpowiednio wcześniej. W tym roku zboże jest, jeżeli tak można powiedzieć, niezbyt ładne z tego względu, że jest ciemne, ale praca jest taka sama, trudna. Myślę, że efekt końcowy jest ładny, tak jak praca, bo praca przy wieńcu jednoczy kobiety, bo wyplatałyśmy go przez wyplatały kobiece ręce. Do Bałtowa podziękować za plony przybyło wiele osób, choć w tym roku nie wszyscy rolnicy mają powody do zadowolenia. Wielu rolników w powiecie ostrowieckim do dnia dzisiejszego nie zebrało plonów. I to z tego powodu, że nie można wjechać na pole ciężkim sprzętem. Niektórzy złapali zakosy po to, żeby uratować to, co się da. Brakuje w tym roku wieńca gminy Waśniów z tego względu, że jest trudna sytuacja, nie wszystkie zbiory zostały zebrane. Dlatego też wójt odstąpił od tej uroczystości, jakie są dożynki powiatowe. Pan starosta i pan wójt ubolewał, że tak się stało, ale życzył i wszystkiego najlepszego, jak również życzył tego, żeby te plony zostały zebrane. Powiem tak, no rok był generalnie w rolnictwie w tym roku trudny ze względu na warunki atmosferyczne. To jest nadmierną ilość opadów. Generalnie możemy na ten dzisiejszy dzień stwierdzić tu wspólnie, że 90% zostało, niewiele jeszcze nie zebranych. Te, co powinny być zebrane, no będą na pewno takie jeszcze obszary, gdzie chyba nie zostaną niektóre zboża zebrane do końca. Rok jest trudniejszy. Trudniejszy pod względem uprawy, bo jest aura jest nieco inna niż przeciętna, gorsza. Natomiast co do sprzedaży to różnie, ponieważ no, wiadomo jakie są trudności w tym roku. Odpadł trochę eksport. Cieszyć może fakt, że o rolnictwie z roku na rok mówi się coraz więcej, a ciężka praca rolnika jest doceniana i szanowana. Ważne jest także to, że tradycja tego ludowego święta, jakim są dożynki, nie zanika. Szczególne jest powołanie rolnika, który tak naprawdę, jeżeli już zasieje, to nie wie, kiedy zbierze, a jeżeli wie, kiedy zbierze, to nie za bardzo wie, ile zbierze, a jak już jest pełna stodoła, to nie wie, komu to sprzedać, a jak już sprzedaje, to nie wie, za jaką cenę. Bo to wszystko zależy od urodzaju, wszak gospodarką rynkową mamy, również i w rolnictwie. Ja dzisiaj widzę, jakie jest zaangażowanie wielu osób w organizację tego święta, bo to jest poszanowanie tradycji, a bez tradycji się żyć nie da. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rolnicy mogą liczyć na środki unijne, przede wszystkim z przeznaczeniem na rozwój swoich gospodarstw. A co za tym idzie, zawód rolnika stał się bardziej popularny. Ja znam bardzo wielu młodych ludzi, 20-paroletnich nawet, którzy zostali na ojcowiźnie, którzy wykupują ziemię, którzy rozwijają swoje gospodarstwa. Unia im pomaga w zakupieniu
maszyn rolniczych, znam świetnie wyposażone gospodarstwa rolne w powiecie ostrowieckim, wysokotowarowe gospodarstwa i bardzo dobrze, że tak się właśnie dzieje, bo z rolnictwa można żyć pod warunkiem, że będzie to świetnie zorganizowana praca, że komuś się będzie chciało, co jest bardzo ważne, do tej roli pracować i będzie miał odpowiednie maszyny. Na dożynkach powiatu ostrowieckiego nie zabrakło życzeń. Tego, czego mogę życzyć wszystkim rolnikom, to przede wszystkim zdrowia i zadowolenia ze swojej pracy i oby takich lat, jak były w tym roku, te warunki nie powtórzyły się. Życzyłbym tego, żeby wiedzieli, co zasiewać albo co sadzić, żeby w momencie zasiewu wiedzieli, za ile i komu to sprzedadzą. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Na scenie zaprezentowała się m.in. Orkiestra Polowa Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich. Uczestnicy dożynek wysłuchali także zespołu pieśni i tańca kapeli Kielce i zespołu Cygańskie Czary. Kolejne powiatowe święto plonów już za rok. W ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pod patronatem starosty ostrowieckiego w niedzielę 14 września odbył się piknik Akceptujemy się i żyjemy razem. Starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga bardzo chętnie zawsze wspiera tego rodzaju inicjatywy. Zdrowie jest bardzo ważnym elementem naszego codziennego życia. Integracja, akceptacja wzajemna osób, które oczekują na tego rodzaju zachowania. Jest to drugie tego rodzaju spotkanie, zawsze chętnie wspierane przez starostę ostrowieckiego. Piknik rozpoczął się o godzinie 14 na parkingu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do organizacji tegorocznej edycji przyłączył się Ośrodek Leczenia Zaburzeń i Zdrowia Psychicznego przy ulicy Denkowskiej. Cieszymy się, że coraz więcej osób włącza się w tą akcję. Oprócz tego oczywiście różne stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej, które nie tylko prezentują występy artystyczne, ale również i swoje wyroby, swoje rękodzieło. Piknikowi pod hasłem Akceptujemy się i żyjemy razem przyświecał podstawowy cel. Chcemy po prostu zapoznać mieszkańców z metodami pracy poszczególnych warsztatów terapii, domów środowiskowych, bo zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mieszkańcy, mając nawet w rodzinie takie osoby niepełnosprawne z różnymi zaburzeniami, wiedzą o tych formach aktywności. Dlatego właśnie poprzez różne akcje tego typu chcemy przybliżać i wzbudzać tą świadomość, że te osoby nie muszą wcale pozostawać w domu, że one naprawdę, tak jak Państwo tu widzicie, wykonują wspaniałe różne takie rękodzieła. To, co dzisiaj prezentują, są to naprawdę rzeczy niepowtarzalne. Po prostu mają wiele różnych innych umiejętności, zdolności, które warto zaprezentować. Akceptacja ludzi chorych przez osoby zdrowe w dzisiejszych czasach nadal stanowi duży problem. Uważamy, że z roku na rok jest coraz lepiej, aczkolwiek jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii. Także myślę, że jeszcze bycie chorym psychicznie w Polsce nie jest wygodną rzeczą i obarczoną dużym wstydem. I myślę, że takie akcje robimy po to, żeby właśnie coraz większa rzesza osób po prostu unikała takiej stygmatyzacji czy stereotypom, że osoba chora psychicznie to jest ktoś dziwny, inaczej się zachowujący, czy w cudzysłowie wariat. Także taka akcja jest potrzebna i myślimy, ona trwa od wielu lat, jest to akcja ogólnopolska, my się przyłączamy też od dłuższego czasu, a od ubiegłego roku robiliśmy tą akcję wspólnie ze starostwem. Podczas pikniku odbywał się m.in. pokaz dogoterapii. Znajdował się punkt medyczny, w którym mierzono ciśnienie tętnicze, a także poziom cukru we krwi. Można było skorzystać również z konsultacji lekarzy psychiatrów, psychologów. Porady lekarzy, specjalistów, psychiatrów z dwóch ośrodków, z poradni Eskulapa z ulicy Sienkiewicza w Ostrowcu i drugiej poradni Świętokrzyskiego Ośrodka Terapii, który mieści się na ulicy Dankowskiej w Ostrowcu. Udostępniamy broszury czy krótkie porady, gdzie skorzystać z pomocy, w jaki sposób i do kogo się zwrócić. Oczywiście mamy również na parkingu obok będą występy artystyczne, również w wykonaniu młodzieży ze szkoły specjalnej, właśnie z warsztatów terapii zajęciowej i ze środowiskowych domów samopomocy. No oczywiście wiele atrakcji dla dzieci. Na parkingu tym bocznym jest dmuchany zamek, trampolina, panie malują buzie dla dzieci, mamy watę cukrową. To jedne właśnie z nielicznych atrakcji. Prezentowane przez warsztaty terapii rękodzieła artystyczne można było zakupić. Piknik trwał do późnych godzin wieczornych i cieszył się dużym zainteresowaniem.
2012 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski zainicjował akcję Narodowe Czytanie. Do tegorocznej, trzeciej już edycji przyłączył się także Ostrowiec Świętokrzyski. W sobotę 6 września na ostrowieckim Molo czytano trylogię Sienkiewicza, której poświęcona była tegoroczna edycja. Z uwagi, że dzisiaj prawie nikt niczego nie czyta podobno, to tego typu akcje przypominają, że czytać trzeba, a klasyków koniecznie. Mnie Sienkiewicz z całą swoją twórczością będzie kojarzył się tak naprawdę z dwoma rzeczami. Jego poetycka proza to jest tak, jakby w trakcie czytania człowiek wyobrażał sobie w najdrobniejszych szczegółach wszystko to, o czym on pisze. To jest znakomita narracja. Ja pamiętam, pewnie miałem kilkanaście lat, jak wziąłem się za Sienkiewicza, to ja widziałem w tym potopie tę krew, tę dramaturgię, to wszystko razem, to ja nie wiem, to gdzieś mi utkwiło na całe życie. I druga rzecz, która jest bardzo charakterystyczna i szkoda nawet, że jej nie ma, to przepiękna polszczyzna. Na Molo obecne były postacie w strojach historycznych, stylizowanych na bohaterów trylogii. Fragment pana Wołodyjowskiego przeczytał starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga. Tuchajbejowicz z Waruszczynki wreszcie jednak nie wytrzymał. Zęby jego wyszczerzyły się okropnie, a z gardzieli wydobył się krzyk. A do krakania wrony podobny. Wolno, skomenderował wachmistrz. Aż ja powtarzał swój straszny krzyk coraz szybciej. Kraczesz? Spytał wachmistrz, po czym krzyknął na ludzi. Równo, stój, od już, dodał, zwracając się do Azji, który umilł nagle i tylko rzęził głucho. Z zaproszenia do czytania skorzystała również zgromadzona na Molo publiczność. Poniedziałek, 8 września, 8 dzieci zostało pasowanych na uczniów zespołu szkół specjalnych. W ślubowaniu udział wziął starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga. Do ostrowieckiego zespołu szkół specjalnych przybył także znany aktor zarówno serialowy, filmowy, jak i teatralny, Tomasz Karolak. Dzieci uwielbiają go szczególnie za odgrywaną rolę w serialu Rodzinka.pl. Spotkanie z artystą było możliwe dzięki staraniom nauczycieli i rodziców. Pochodzący z Radomia aktor zaprosił wychowanków placówki na plan uwielbianego przez nich serialu.